Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj najprawdopodobniej ostatni odcinek w tym roku, w związku z tym nie może być inaczej i trzeba zadać pytanie, jaką strategię przyjąć w najbliższym okresie. Serdecznie Państwa zapraszam. To, o czym będę dziś mówił, jest oczywiście konsekwencją tego, o czym mówiłem tydzień temu. Przechodzimy od razu do konkretów. Przypominam, rozmawiamy o strategii inwestycyjnej i zastanawiamy się, jakie mamy wybory. Wykres pierwszy. Spółka jest absolutnie przykładowo, jest to wykres PKO BP. Zaczynamy od spółek dużych, bezpiecznych, tak zwanych prestiżowych. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj raczej w tym przypadku zyski oczekiwane są słabe. Proszę zauważyć na tym wykresie, że tak naprawdę PKO BP od 10 lat ma tą samą cenę i zakładanie, że akurat teraz pójdzie 100% w górę, jest obarczone dość dużym ryzykiem życzeniowym. Proszę Państwa, oczywiście mamy tutaj pewne odchylenia od tej średniej ceny, szczególnie w okresie 2009 czy 2018, kiedy mieliśmy dość mocne przeceny. Ja nie chcę w tej chwili rozwijać tego tematu, natomiast jest cały odcinek poświęcony temu, jak kupować duże spółki na rynku wyprzedanym. W jednym z materiałów archiwalnych znajduje się dokładne omówienie tego zjawiska. I przechodzimy do kolejnego wykresu. Oczywiście, proszę Państwa, że są spółki duże, które są w stanie zrobić w 3 lata 300%. Tu mamy przykład PKN-u. Przechodzimy do wykresu kolejnego, oglądamy wykres BZWBK. Natomiast moja konkluzja jest taka. Zakładanie, że BZWBK pójdzie na 600 zł, a powinien pójść, no bo jeżeli wchodzimy w hossę, no to spodziewamy się, że ta spółka pójdzie 50%, no bo jeżeli spółka ma już 10 czy 20%, no to nie nazywajmy tego hossą, tylko jakimś tam spokojnym trendem wzrostowym. No, wejście w zysk 50% w hossie jest absolutnie czymś naturalnym, natomiast jednocześnie jest dyskusyjne, czy BZWBK ma szansę na wzrost 50%. Kosztuje w tej chwili okolice 400, więc jeżeli miałby wzrosnąć 50%, powinien kosztować 600 zł i w tym momencie już podejrzewam, zdecydowana większość oglądających uśmiecha się z powątpiewaniem, czy w ogóle coś takiego jest możliwe. Zatem jaka jest druga możliwość? Druga możliwość to są spółki nieco bardziej zmienne, ale też spółki duże, z tym, że bardziej nerwowe. I proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj zatem dwie możliwości. Pierwsza możliwość, którą omówimy, to szukanie spółek, które są w korekcie silnego trendu wzrostowego. Na wykresie oglądamy w tej chwili JSW i proszę Państwa, sygnał kupna na JSW z punktu widzenia dość prostej strategii ma miejsce po 81 zł. Przyjmijmy taką cenę. To jest zagranie zgodne z trendową analizą techniczną, coś bardzo książkowego, coś bardzo naturalnego. Jest tylko kwestia taka, ile to może pójść. Proszę zwrócić uwagę, spółka już jest po dużym wzroście. Przypominam, że spółka wzrosła z okolic 10 zł w okolice 100 zł i teraz ten wzrost koryguje. Wzrost na 120 jest oczywiście możliwy, to jest 50%, więc dla hossy to jest tak naprawdę nic. Zdajemy sobie sprawę, że to może potrwać, prawda, bo spółka już jest po dużym wzroście, więc nawet jeżeli miałaby pójść 50%, to najprawdopodobniej nie będzie to trwało 2-3 tygodnie, tylko będzie to trwało być może 2-3 lata, a być może kilka lub kilkanaście miesięcy. Natomiast mamy pewne wątpliwości, kiedy patrzymy na wykres JSW, który ma cenę w tej chwili 70-80 zł, te okolice i stawiamy sobie target dla tych akcji 130-140, to mamy takie trochę przemyślenia podobne do BZWBK. To jest chyba mało prawdopodobne, a jeżeli nawet pójdziemy do tych cen, to sytuacja w spółce musi się zmienić na tyle fundamentalnie mocno, aby ta spółka ten odcinek wykonała. A znowu, jeżeli ma się zmienić sytuacja fundamentalna w spółce, no to muszą pojawiać się wyniki. A jeżeli pojawiają się wyniki, to one pojawiają się co 3 miesiące. W związku z tym, no przynajmniej 3 razy 3 miesiące, to jest 9 miesięcy, rok, prawda? Czyli o takim okresie w tym momencie zaczynamy myśleć. Jeżeli chcemy zarobić szybciej, to musimy zachować się trochę inaczej. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego wykresu. Tak jak powiedziałem, spółki, które tutaj pokazuję, są dobrane przypadkowo. To nie jest tak, że ja zachęcam do nabywania akurat tych spółek. Po prostu wziąłem pierwsze lepsze spółki z brzegu, które oddają po prostu charakterystykę tego, o czym my mówimy. I drodzy Państwo, jeżeli chcemy zarobić dużo i szybko, to oczywiście jest to obarczone większym ryzykiem, no bo jest to absolutnie zrozumiałe. Jeżeli chcemy mieć wyższą stopę zwrotu i chcemy zarobić więcej i szybciej, to ryzykujemy więcej, ale jeżeli chcemy to zrobić, to musimy zagrać w sposób nieszablonowy.
Co znaczy zagranie nieszablonowe? Zagranie nieszablonowe to szukanie spółek po dużym spadku pod prąd analizy technicznej. Ten przykładowy Budimex, proszę zwrócić uwagę, spadł z 280 zł na 120. To zresztą doskonale komponuje się z tym, o czym mówiłem tydzień temu, że jeżeli wchodzimy w trend wzrostowy, to spółki średnie muszą w tym uczestniczyć, a w związku z tym, jeżeli spółki średnie muszą w tym uczestniczyć, no to szukanie takich właśnie spółek ma ręce i nogi i jest logiczne. I drodzy Państwo, i teraz Budimex spadł z 280 na 120 i ktoś powie, że no pogorszyła się sytuacja fundamentalna spółki. Tak, no pogorszyła się, tylko że przy 280 ona była dobra i ludzie wyskakiwali z krzaków, żeby tą spółkę kupować po 280, bo jest świetna fundamentalnie. Jakby przy 280 spółka była zła fundamentalnie, to by jej nie kupowali, to jest proste. W tej chwili, kiedy spółka kosztuje 120, no to okazuje się, że znamy powody, dla których ta spółka spadła i ona jest zła fundamentalnie, ale skąd wiecie, czy ta sytuacja fundamentalna nie zacznie się poprawiać? I właśnie w mojej opinii należy szukać zysków w spółkach, które są fundamentalnie słabe, a staną się fundamentalnie dobre. To jest oczywiście trudne do wykonania, ale tak naprawdę tam znajdujemy największe stopy zwrotu. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś CDR kosztował złotówkę. Dlaczego? No bo miał sytuację złą fundamentalnie. W momencie, jak ta sytuacja mu się fundamentalnie poprawiła, to mieliśmy szansę na ekstra stopy zwrotu i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, ogólnie chodzi o to, że jeżeli to odbije ze 180, powiedzmy na 180 ze 120, tak, to mamy te 40-50%. I to bez hossy. Czyli w tym momencie to odbicie, jeżeli dojdzie do niego, to ono odbędzie się w sposób szybszy, aniżeli kupowanie spółki, która jest w korekcie trendu wzrostowego. I przechodzimy na kolejny wykres. Drodzy Państwo, zobaczcie. Jeżeli chcemy zarobić 100% na szybko, to musimy kupować spółkę w okolicach dołka. Tu mamy przykład Groklin, ale ja, tak jak powiedziałem, to jest trudne, tak? Ale zwróćcie uwagę, że ten Groklin dał 100% w miesiąc. Coś, co na PKO BP, jeżeli obejrzeliśmy 100%, zarobimy na PKO BP, kupimy po 40, sprzedamy po 80. Czy ktoś uważa, że to jest możliwe w miesiąc? Czy to jest możliwe do końca grudnia, żeby on kosztował 100 zł, prawda? No nie za bardzo. Czy jest możliwe, żeby JSW z 80 poszło na 130, na 140, powiedzmy do 15 stycznia? Ciężko. A taki Groklin był w stanie skontrować to w ciągu miesiąca. I proszę Państwa, takie JSW, żeby dać 100% i pójść na 160, no to widzieliśmy, że ma słabe szanse, czyli ktoś nastawiony bardziej spekulacyjnie, no to właśnie kopie tak zwane dołki, bierze łopatę i po prostu szuka. I przechodzimy na kolejny wykres, proszę zobaczyć. To jest akurat Farm 51 i jeżeli on w tej chwili z korekty trendu wzrostowego wróci na 51, kosztuje w tej chwili w granicach 22 zł, czyli powiedzmy kosztuje 25, wróci na 50, no to w tym momencie on nam da 100%. To naturalne jest, że on ma większe ryzyko, aniżeli takie PKO BP, to jest absolutnie zrozumiałe, no bo tamta spółka PKO BP stoi od 10 lat w miejscu. Czyli sprawa pierwsza, to małe i średnie spółki są w stanie dać nam te ponadprzeciętne stopy zwrotu. Kolejna sprawa, o której rozmawiamy, to jest miejsce, w którym decydujemy się na zakup. Wariant pierwszy, omawiamy różne strategie inwestycyjne. Wariant pierwszy jest taki, kupujemy korektę trendu wzrostowego, ona zawsze da nam mniejszą stopę zwrotu, aniżeli, przechodzimy na kolejny wykres, aniżeli kupimy spółkę, która jest fundamentalnie słaba, a zamienia się fundamentalnie dobrą. Proszę zobaczyć, że ten omawiany właśnie Farm 51 byliśmy w stanie kupić w okolicach 8 zł i spółka poszła w okolice 50 zł, czyli to było w dość szybkim czasie, w ciągu, policzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w ciągu 6 miesięcy 600%, prawda? To jest zupełnie inna skala poszukiwanych zysków. Czyli sprawa jest taka, że najwięcej płacą spółki, w których jest źle, a za chwilę robi się dobrze. Oczywiście kwestią odrębną jest, jak takie spółki znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w mojej opinii tylko w takim przypadku możemy liczyć na ekstra stopy zwrotu rzędu kilkuset procent. Myślę, że z tym się zgadzamy. To oczywiście wymaga od nas specjalnej strategii, innego zarządzania kapitałem. Tu jest oczywiście dużo, dużo zdecydowanie większe ryzyko i zupełnie inny sposób postępowania. Przechodzimy do kolejnego wykresu, oglądamy w tej chwili Forte. I proszę Państwa, mamy dość poważny spadek z 90 zł, czyli tam najprawdopodobniej sytuacja fundamentalna była
dobra. Tak mi się wydaje, no bo raczej nie była zła. Z kolei jak kosztuje 23 zł, no to ta sytuacja fundamentalna jest gorsza. Coś tam się musiało w tej spółce wydarzyć. I teraz jeżeli ta sytuacja fundamentalna się poprawi, a jednocześnie będzie trend wzrostowy na polskim rynku, to w mojej opinii takie spółki powinny dać najwięcej zarobić. I teraz bardzo ważna sprawa. To oczywiście nie oznacza, że ta spółka da najwięcej zarobić. Ja mówię, że takie spółki powinny dać najwięcej zarobić. I drodzy Państwo, w jednym z kolejnych nagrań omawialiśmy spółki energetyczne. To było nie tak dawno, 2-3 tygodnie temu. I teraz przechodzimy do wykresu Tauronu. I proszę zobaczyć. On zrobił odbicie 40%. Z dołka, oczywiście dołek jest trafić bardzo trudno, ale chodzi o skalę, to jest szybko. Proszę zobaczyć, miesiąc, półtora, 40% ruch. Coś, o czym w korekcie trendu wzrostowego możemy tylko i wyłącznie pomarzyć. To się dzieje tylko i wyłącznie w bardzo silnej hoście, kiedy kupujemy spółkę w trendzie korektu wzrostowego i ona jest w stanie w 2 tygodnie dać nam 40-50, a nawet 100%. To się działo ostatni raz w roku 2006. Niektórzy pewnie nawet nie pamiętają, bo to było 12 lat temu. Coś takiego jest bardzo rzadko spotykane. Natomiast znowu kupowanie czegoś na bardzo silnym wyprzedaniu jest w stanie teoretycznie dać nam bardzo dużą stopę zwrotu. Tutaj tak naprawdę 20% było do zarobienia na luzie. I teraz wyobraźmy sobie, że zarabiamy na luzie 20% na KGHM-ie, prawda? Już znowu mamy takie światełko ostrzegawcze, że coś tutaj jest nie tak. I przechodzimy do kolejnego wykresu, którym jest MWIG 40. Wniosek mój jest taki z tego dość długiego wywodu, mianowicie taki, że ciężko mi sobie wyobrazić Hossę bez spółek z indeksów MWIG 40 oraz SWIG 80 i taki wniosek płynie też z poprzedniego nagrania. Być może ktoś mnie przekona, że się mylę i jestem otwarty na dyskusję, bo ja oczywiście nie mam żadnego monopolu na wiedzę i chętnie będę z Państwem dyskutował, natomiast z tego, co tutaj zaprezentowałem, taki wniosek na razie mi się tutaj rysuje jako najbardziej prawdopodobny. I kolejny wykres, bo wracamy do strategii i zadajemy sobie pytanie, czy łatwo jest kupić spółkę z okolic dołka i dużo na niej zarabiać? No, proszę Państwa, bardzo trudno i udaje się to tylko nielicznym i to od czasu do czasu. W związku z tym, no to wymaga zupełnie innego podejścia, wymaga to także zupełnie innego zarządzania kapitałem, bo ilość tych trafień będzie zdecydowanie mniej udana, aniżeli w przypadku postępowania w sposób bardziej klasyczny. Natomiast jeżeli trafimy, to te stopy zwrotu są faktycznie ekstra wysokie i są w stanie pokryć nawet 2-3 nieudane transakcje, które wykonaliśmy ostatnio. Natomiast z tym, że jak w przypadku, kiedy trafimy, no to te zyski są 2- lub 3-cyfrowe, prawda? Dwucyfrowe, czyli na przykład 55%, 3-cyfrowe 150-220%. Powiedzieliśmy, że zarabia się trudno na spółkach, które próbujemy wyjmować z okolic dołka. Kolejny wykres. To jest absolutnie zrozumiałe, że dużo łatwiej zarabia się na spółkach dużych, szczególnie na rynkach, na polskim rynku, dlatego że kupno dużej spółki z indeksu, który tu mamy WIG20, z indeksu, który od 10 lat stoi w miejscu, to tak naprawdę pozwala ją kupić, bez żadnego stop lossa poczekać i kiedyś ona tam po prostu odbije nam do zera lub na lekki zysk i będziemy z niej wychodzić. Proszę zwrócić uwagę, przechodzimy już powoli do podsumowania naszego odcinka, że WIG20 stoi w miejscu od 10 lat i być może w tej chwili, po tym jak zobaczyliśmy tą siłę relatywną większą w stosunku do rynku amerykańskiego niż ostatnio, być może w tej chwili rozpoczyna się start WIG-u 20 w okolice 5000 punktów i wszyscy mówią hura, hura, hura. Tylko przypominam, że rozmawiamy o indeksie, który od 10 lat stoi w miejscu i skąd wiemy, że za najbliższe 10 lat WIG-20 dalej nie będzie na poziomie 2400 i nic absolutnie się w tym nie zmieni. I drodzy Państwo, to jest, jak powiedziałem na początku, najprawdopodobniej ostatnie nagranie w tym roku i wydaje mi się, że należy sobie zadać to najważniejsze pytanie, które tak naprawdę powinien zadać sobie każdy inwestor rynkowy, a także trader. Ile pieniędzy zarobiłem w tym roku? Ile pieniędzy zarobiłem
posługując się moją strategią inwestycyjną. Ja dziś przedstawiłem kilka pomysłów na rynek, w jaki sposób należy się zachować. Oczywiście Państwo sami podejmujecie decyzję, w którą stronę będziecie się rozwijać. Natomiast jeżeli ktoś na przykład stwierdza, że nie jest za bardzo zadowolony ze swojego wyniku, a spędzał przy komputerze 10 godzin dziennie, nie dojadając, nie wychodząc na świeże powietrze, nie wychodząc na przykład na spacer, mimo że lato było rekordowo upalne, a okazuje się po roku czasu, że nie zarobił, a wręcz stracił, no to być może trzeba dokonać samooceny, być może trzeba w swojej strategii inwestycyjnej coś zmienić. Odpowiedź na to jedno pytanie jest tak naprawdę, wskazuje nam tak naprawdę, czy sposób, w jaki poruszamy się po rynku, jest dobry czy niedobry. Więc podsumowując, proszę Państwa, pytanie, które należy sobie zadać, to ile pieniędzy udało mi się zarobić przy pomocy strategii, przy pomocy podejścia, które w danym okresie stosowałem. Drodzy Państwo, przechodzimy do podsumowania. Obejrzeliśmy dzisiaj trzy strategie inwestycyjne. Oczywiście każda z tych strategii charakteryzuje się innym ryzykiem i innym sposobem poruszania się po rynku. Każdy oczywiście sam podejmuje decyzję, w jaki sposób po tym rynku poruszać się zamierza. Wolna wola to dar i od nas samych zależy, jak ją wykorzystamy. Ja ze swej strony dziękuję Państwu serdecznie za wspólny rok 2018 i do zobaczenia w roku 2019. Dziękuję Państwu serdecznie.